Gość. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja chciałem zapytać, skąd tyle agresji, skąd tyle grubiaństwa, jak w przypadku wypowiedzi pani poseł Kochan, skąd tyle kłamstw, jak w przypadku wypowiedzi posła Neumanna. A to stąd, że 85 dni od zaprzysiężenia rządu Prawo i Sprawiedliwość realizuje kolejne obietnice wyborcze. Głupio wam, bo wam się w głowie nie mieści, że można tak szybko i tak sprawnie realizować obietnice z kampanii wyborczej. Po 8 latach rządów, kiedy Platforma Obywatelska ograniczyła prawa do becikowego, kiedy odbierano rodzicom dzieci wyłącznie z powodu biedy, kiedy to rodzice dzieci niepełnosprawnych zmuszeni byli za waszych rządów okupować Sejm, kiedy w grubiański i upokarzający polskie rodziny sposób wasi posłowie oferowali polskiej rodzinie szczaw i mirabelki. Dziś, 11 lutego, jest wielkie polskie święto polskich rodzin i żadne wasze kłamstwa, żadna wasza agresja tego nie zmieni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wysoki.